tak jak zapowiadałyśmy, wybieramy się dzisiaj na morskie oko. Chciałyśmy zjeść śniadanie, zanim wyruszymy. Stwierdziłyśmy, że mamy na to cały dzień, nie, Lara? Tyle tylko, co wieczorem pójdziemy sobie na basen, więc jutro już będziemy się lenić cały dzień, bo dzisiaj trochę w nogach czujemy. W każdym razie parking znalazłyśmy niedaleko, aczkolwiek pierwszy, na który wjechałyśmy tutaj, bez rezerwacji. Cena nas zabiła, cena 150 zł, nieźle, nie? A jak pan usłyszał, że nie mam zamiaru na nim stawać, chodź Lara, to powiedział, że kawałek dalej, tam już będzie tańszy. I faktycznie w końcu znalazłyśmy. Tak czy inaczej, musimy teraz jeszcze kupić bilety na szlak. Zastanawiałam się też, czy nie postawić tam, gdzie wczoraj, tylko żebyśmy miały, no sporo, byśmy musiały przejść dodatkowe 4 km albo zapłacić za bus i wyszłoby nawet mniej więcej to samo, a pewnie nawet dokładnie to samo, jakbyśmy opłaciły tam parking i busa za nas dwie, więc stwierdziłyśmy, że przyjedziemy bliżej. No i co, idziemy kupić bilety. Już jesteśmy przy wejściu. No i co, czas kupić bilety. Mamy kasę, chodź Lara. I na szlak. Także zobaczmy, ile tutaj będzie nas kosztował. My bilety mamy już, a bilety mamy cennik. Normalny, jednorazowy 10 zł i ulgowy 5 zł. Także wyszło nas 15 zł. Także, no co, parking 60, tutaj 15, 75. Jeżeli chodzi o parkingi, o, mamy konie, bryczki. Jeżeli chodzi o parkingi, to tutaj panuje raczej taka wolna amerykanka, nie? Co kawałek inna cena. Zależy kto, gdzie, jak, skąd. Tak czy inaczej, za 60 zł udało nam się zaparkować. No i co, i teraz na nóżkach, chociaż bryczki obok są gotowe, już się zbierają ludzie, ale my nie. My odważnie w górę, także komu w drogę, temu no, idziemy. Nie, Lara? Damy dzisiaj radę? Tak. Damy dzisiaj radę. No i super. Dobra, mamy 7,7 km, tak nam wskazuje mapa turystyczna. No i idziemy. Trochę nam tu wieje. A i dzisiaj mamy trochę cięższy plecak. Trochę jest dopakowany, więcej rzeczy w nim jest. Wzięłam więcej wody, bo wczoraj nam starczyło tak na styk, a dzisiaj idziemy jednak trochę dalej. Mamy co? Mamy plastry na odciski. Mamy jakąś wodę utlenioną. Co mamy? Mamy przekąski. No mamy jeszcze parę rzeczy, łącznie z taką najprostszą foliową przeciwdeszczówką. Co prawda dostałam tylko jedną, ale chociaż Laura, żeby nie zmokła w razie bu. Chociaż dzisiaj nie ma padać, także ma być ładnie, tylko wieje. Pierwszy postój. Możemy usiąść, Lara. Na chwilę. Może coś kupimy? Może najpierw zjemy to, co matka taszczy na plecach, co? Tak. Ile przeszłyśmy? Kawałek za parkingiem włączyłam. 3,48. Jak tam? Przemus. To wyciągamy mus, okej. Chwilę odpoczęłyśmy, nie? I idziemy najpierw w kierunek Wodogrzmoty, bo mamy kawałek. Wodogrzmoty, Mickiewicza mamy. Tak i dalej. Za chwilę popodziwiamy. Lara robi zdjęcia. Idziemy dalej.
kierujemy się dalej na Morskie Oko, nie? Musimy teraz utrzymać chwilę tempo, dobra? Bo zrobiłyśmy sobie postój, tutaj zdjęcia, więc nam chwilę zeszło. Tu już nie siadamy, ok? Tylko idziemy dalej. I tu mamy, o, na Dolinę Pięciu Stawów. Podczas naszego wyjazdu na Dolinę Pięciu Stawów też będę chciała, Larka, iść, wiesz? Tutaj jest Morskie Oko. Tak, godzina 35 podobnież. Idziemy. Mamy chwilową przerwę. Po 6 km chodzenia. I jesteśmy troszkę czujemy, nie? Już czerwone trochę. Idziemy zaraz skrótem dalej. Już bliżej niż dalej. Przynajmniej tam nie trzeba uważać na bryczki. To są kamienie. No ale cóż, chyba łatwiej. Mimo wszystko. Lara? Masz, znalazłam ci kamień, na którym możesz usiąść. Ale widoki. Tyle, chwilę odpoczniemy i dalej, co? I dalej do... Tak. Morskiego Oka. Dokładnie, właśnie. Właśnie tak. Poproszę o uśmiech. I co? Posiedziałyśmy. Okej. Okay. I się... Idziemy. Idziemy. Jesteśmy gotowe, możemy iść dalej. Tak. Tak? My się już nie zatrzymujemy tutaj. Idziemy dalej. Bo już chcemy dotrzeć na Morskie Oko. My to się płaszczą. Także... Bistro and Bar Polana Włosienica. Niestety mijamy. Idziemy dalej. Już praktycznie jesteśmy. Już widzimy tam schronisko. Także mamy kawałeczek drogi i jesteśmy na miejscu. Lara, jak? Dalej jesteś takim samym dzielniakiem jak wczoraj, nie? Pięknie, naprawdę. Tak, po odpoczynku wracamy. Odpoczniemy, zjemy, nagramy, zrobimy zdjęcia. Zadzwonimy do taty Leny na wideo, jak się uda. I wtedy będziemy wracać. No dobra. I jeszcze kupimy lody. A jeżeli będą, to czemu nie? Po 9 km od parkingu mamy to. O, doszłyśmy. Fajnie będzie usiąść i odpocząć. Chwilę. Widoki. Niesamowite, to bliskość góry jest po prostu szok. A mnie przestraszyłaś, że coś jedzie. Wjechał samochód. Nie wiem czemu, ale mi się bardzo... Lara tak zareagowała, jakby co najmniej nas przejeżdżał. Czekaj, pan tu będzie parkował. Ja aż podskoczył. Tutaj jest Morskie Oko. Tak, idziemy. Właśnie idziemy. Tutaj jest schronisko. Tak. Schronisko PTTK pod Morskim Okiem. I zobaczymy tam Morskie Oko. Tu się idzie na szpiglasową przełącz. Dobra. Chodź, Larka. O, mamy to. Jesteśmy. Super. Chodź, Larka. Chodź, kochana. Wow. No, można kupić popcorn za 7. Nieźle. Zejdziemy sobie na dół. Chodź, Lara, na dół zejdziemy. O kurczę, jak ładnie. Lara, chodź na dół.
tylko uważaj, nie? Tam sobie usiądziemy. Tak, no ale to wejdziemy do góry, zobaczymy co oni tu mają. Na tą chwilę najpierw tu odpoczniemy sobie. Zaraz dam ci bluzę. Nie. Trochę, nie chcesz? Tam trochę tu wieje jednak. Uważaj, dobra, żebyś nie spadła. Dać ci rękę? Nie. Dajesz radę? No to super. Może na ten uważaj kamień. No jest taki dziwnie pochyły. Uważaj. Ops. Wow. Co, Lara? Ale widoki. Chodź, Larcie. Uważasz? Żeś nogi nie złamała. Będzie kicha. Wow. Jesteśmy. Teraz się tu gdzieś rozłożymy. Na jakimś kamieniu. No nieźle. Tak, możesz usiąść. Czekaj, znajdziemy sobie może coś. Chcesz jakiś wyższy kamień? Zobacz, tam są takie wyższe. Tylko uważaj jak idziesz, nie? Dawaj Piotr, dawaj. Lara, tam nie aż tak. Czekaj. Chodź kochanie. Znajdziemy zaraz. Dobra. Może być. Tu masz taki wygodny. Zobacz Lara, może ten? Okej. Albo chodź, o, zobacz. Zobacz tego tutaj. Siadaj. Jesteśmy, dotarłyśmy Lara. Pięknie. Porobiłyśmy sobie zdjęcia. Zresztą wszyscy tu robią zdjęcia na tych kamieniach. Idziemy zaraz zobaczyć do schroniska. Co? Tutaj jest ładne jezioro. Tak, ładne jest morskie oko. Bardzo ładne. No dobra. Larcia, idziemy do schroniska, co? Chodź. Jeżeli będą, nie wiem co tu jest. Idziemy zobaczyć. O, Lena zbiera te monety, zaraz do niego zadzwonię, bo jest z morskim okiem. 12 zł. No dobra, a wrzuć monetę. Przyjmuję tylko monety. Mama kupuje monetę. Dla Leny. Tak. Dobra, mamy miejsce, żeby odpocząć. Lara kupiła Big Milka. Ja kupiłam szarlotkę. Za szarlotkę 12 zł. Big Milk 7. Tam był cernik, ale tam się dużo działo, więc nie wiem, czy udało się go nagrać wyraźnie. Ale widziałam, że kwaśnica kosztowała 34 zł. Także my się posilimy i chwilę odpoczniemy tu fajnie, bo nie wieje, tam strasznie biało. Nie, Lara? Jak twój lód? Super? Dobra, to smaczności. Co jak to? Ale szarlotkę to nie mają udaną. Na ciepło, pyszna, bo jest pyszna. Dobra, powoli się zbieramy. Jesteśmy najedzone. Podziwiałyśmy morskie oko. Chodź, jeszcze raz zerkniemy, Lara. No i co? I czas? Czas na nas, nie? No już wracamy, bo mamy między 16 a 17 obiad. Mamy 9 km do auta. Fajnie, fajnie, że udało nam się dotrzeć. Szkoda, że nie mamy w sumie już czasu, żeby iść dalej, bo trzyma nas trochę ten obiad, który chciałybyśmy zjeść. No jakoś tak tu można jeszcze sobie pokrążyć, ale to nie dla nas dzisiaj, także i tak uważam, że ładnie nam to poszło, nie Lara? A i oczywiście mamy dla Leny monetę. Mamy monetę z morskiego oka dla Lucy, PTTK. Tak, ona jeszcze o tym nie wie, a poza tym nawet gdybym chciała jej powiedzieć, to tam mieliśmy bardzo słaby zasięg. Zaraz spróbujemy zadzwonić, się o tym poinformować.
także 1410 metrów nad poziomem morza oczywiście, a my wracamy, już się kierujemy, nie Lara? Kierujemy się z powrotem. O, tu przestało tak wiać, tam wiało bardzo, bardzo, bardzo. No ale dobra, no i tyle, nie? Fajnie było, co? Tak. Fajnie, morskie oko jest fajne. Pierwszy raz byłaś na morskim oku, nie? No dobra, teraz nas czeka kawałek drogi, ale to już z górki, dosłownie i w przenośni, także idziemy. Co by nie powiedzieć, wchodzenie pod górkę zawsze ma swoje plusy, bo schodzi się nam, Lara, rewelacyjnie, nie? Tak można schodzić, tak można żyć. Idziemy. A którą mamy godzinę? To jest jeszcze dobre pytanie. Mamy godzinę 12:30, godzinę byłyśmy gdzieś na tym morskim oku. A nie pamiętam, o której wychodziłyśmy, ale wiem, że mam to nagrane. Myślę, że tak wchodziłyśmy 2,5 godziny, może z haczykiem lekkim. Nie? Jak myślisz? Chyba tak, co? Tak. No to pewnie da się sprawdzić, bo gdzieś mamy to nagrane. Jesteśmy praktycznie w samochodzie. Co prawda z podcast biletowych zabrałyśmy się busikiem. Zapłaciłyśmy po 5 zł od osoby. I nas pan przywiózł na Łysą Polanę, także jesteśmy już i mamy kawałek do samochodu. Samochód mamy za rzeczką, tak Lara? Tak, jedziemy prosto do naszego ośrodka. Mamy 14:15, więc mamy całkiem dobry czas. Ja nie pamiętam, o którym wychodziłyśmy. O 9:00 to tak chyba nawet by było za szybko. Wydaje mi się, że później. Nawet załóżmy o 9:00. No to mamy 5 godzin i 16 minut. To jest rewelacyjny czas. Dzisiaj jesteśmy troszkę padnięte, ale jeszcze pójdziemy na basen za chwilę. No i kończymy ten dzień dzisiejszy, trzeci. Zresztą kolejny, bardzo udany. Były piękne widoki, piękne wejście, znaczy piękne wejście, no bardzo fajne, bo w zasadzie prosto się idzie na morskie oko, trochę daleko, bo wiadomo, że zrobiłyśmy dzisiaj od parkingu do parkingu z powrotem 18 km łącznie, więc tak czy inaczej trochę to tam w nogach czuć, nie da się ukryć. Ale podsumujmy nasze wyjście na morskie oko, ile nas wyszło. 60 zł parking, 19 zł kosztowała nas szarlotka i zresztą bardzo dobra, i lód laury w schronisku na morskim oku. No to mamy 79, dodatkowo 15 zł wejście na szlak, 10 zł normalny i 5 zł ulgowy. Czyli mamy 79, 80, 93, tak? 93 i jeszcze podjechałyśmy busikiem, 93, busik kosztował nas 5 zł od osoby, czyli 103 zł wyszła nas dzisiaj zabawa z morskim okiem. Było bardzo fajnie, tylko nad samym morskim okiem przy schronisku bardzo wiało, więc tam się momentalnie zrobiło zimno. Poszłyśmy właśnie coś zjeść. Fajnie, bo tak naprawdę mimo, że było dużo ludzi, to zamówienia, jeżeli chodzi o jedzenie, bardzo to wszystko wychodziło szybko i było to tak, że nie było tam ani dużej kolejki. Jeżeli chodzi o osoby, które nie wiem, zamawiały szybko, były obsługiwane, osoby, które czekały na jedzenie, też szybko je dostawały. Miałyśmy nawet miejsce, żeby usiąść, także naprawdę było fajnie. Trochę zmęczone jesteśmy, jutro musimy odpocząć, żeby później dalej wchodzić. Pogoda ma się nam zepsuć. Chociaż póki co nawet się nie zapowiada na to, bo wygląda bardzo ładnie. I w końcu mamy tutaj szczyty bez chmur, także naprawdę ładnie to wygląda. Tam nawet lepiej, bo jeszcze jest tak lekko oświetlone, także naprawdę fajnie. No i co? I kończymy kolejny dzień w Bukowinie Tatrzańskiej, już trzeci.